Ja mam pierwszy dobry głos. No myślę, że ciężki mecz. Pierwsza połowa tam do 30-35 minuty. Jeszcze to jakoś z naszej strony wyglądało. Dostaliśmy wtedy bramkę i myślę, że zamiast gonić wynik, to daliśmy, czekali na Elanę. Dostaliśmy drugą bramkę. No i po przerwie wyszedł już zupełnie inny zespół, może to banon, ale powiedzieliśmy sobie kilka mocnych słów w szatni. Wyszła inna drużyna, ale w tych samych koszulkach, no i fajnie, żeśmy to zremisowali. Na pewno dużo też pomógł nam bramkarz i szczęście, ale no suma summarum, na pewno cieszymy się z tego punktu. Dziękuję. Dobrze, trenerze. Czy ja na pewno uczulałem, że to będzie zespół bardzo mocny, ale powiem tak, i tutaj się nie pomyliliśmy, wiedzieliśmy, że jedziemy na ciężki mecz, taki on był. Początek meczu ja uważam, że zagraliśmy przyzwoicie, do 30 minuty, wtedy strata bramki po dobrym dośrodkowaniu. Na to uczulałem, że z bocznych sektorów szły piłki i tu mieliśmy najwięcej problemów na tych bokach. No później po raz kolejny indywidualny błąd gdzieś tam naszego zawodnika z Bałtykiem, dwa indywidualne spowodowały, że przegraliśmy tutaj. Stoper zaczął rozgrywać piłkę, strata w środkowej części boiska. No niestety piłka prostopadła i robi się 2-0. Przed samym przerwą, no szkoda tego na pewno. Nerwówka w szatni, tak jak tutaj Paweł powiedział, kilka mocnych słów padło. Myślę, że wyszliśmy przede wszystkim, może nie zagraliśmy świetnych zawodów, ale wyszliśmy mocno zmotywowani na drugą połowę i no i zostawiliśmy serducho, za to chwała chłopakom, naprawdę uważam, że tutaj na Elanie zremisować, to nie będzie tutaj łatwo wywozić punktów innym drużynom, a my naprawdę zagraliśmy, ja uważam, że zagraliśmy przeciętnie, tak? Jak drugi mecz rzędu gramy, powiedzmy, nie za mocno, nie wiem, czy to jest spowodowane, ale konsekwentnie dążyliśmy do remisu i wiadomo, to jak Paweł też powiedział, dużo szczęścia, bo na dobrą sprawę odchyliliśmy się w momencie, jak przegrywaliśmy 2-0 i mogliśmy tam zostać skarani jeszcze kilka razy. Nieskuteczna Elana, skuteczne przodkowo i tyle. Dziękuję. Patryk Aleksandrowicz. Drugi mecz z rzędu gol, ale niestety tym razem remis. Tak, gol jest, ale niestety nie można być z niego zadowolony, bo nie ma trzech punktów, które liczyliśmy na trzy punkty. I wydaje mi się, że po pierwszej połowie no, zasłużenie prowadziliśmy 2-0, bo przeciwnicy nie stworzyli żadnej sytuacji klarownej. Nie wiem, co się stało w drugiej połowie, że wyszliśmy i troszeczkę byliśmy nieskuteczni, bo bramki, mieliśmy jeszcze te 3-4 takie naprawdę dobre sytuacje, żeby strzelić do bramki. Straciliśmy bramkę kontaktową, no i ta ostatnia, no to już taka fatalny błąd, bo tu mogliśmy piłkę wybijać w 92 minucie obojętnie gdzie. No i na pewno szkoda tych punktów, bo jeden punkt nas w ogóle nie zadowala. Dziękuję. Trener? Gratuluję zawodom dobrych, konsekwentnych gry w naszej drugiej połowie. No co by tu nie powiedzieć, no to jest przegrane. Zresztą w żaden sposób nas nie zadowala. O tych sytuacjach, o których mówi Patryk, rzeczywiście one były, no ale mamy 2-0 i 2-0 trzeba szanować, 2-0 trzeba do końca dowieść, a nie pozwolić sobie na to, że po odbiorze tracimy piłkę, to napędzało rywala, w polu karnym prowadzimy i rywal nam odbiera. No takie rzeczy nie można mówić i to jest po prostu niedopuszczalne, przykre doświadczenie, ale no niestety nas tym razem dopadło. Czy są pytania z sali? Panie trenerze, w protokole meczowym był Robert Kłos, a widziany był na trybunach. No niestety Robert nie czuł się na tyle, że liczyliśmy na niego, liczyliśmy, że dojdzie do zdrowia, ale niestety sytuacja nie pozwoliła na to, żeby usiadł na ławce.